Nastawialiśmy się na takie ciężkie spotkanie. Wiedzieliśmy, że pierwszy mecz zremisowali, drugi mecz przegrali i tak domyślaliśmy się, że dzisiaj będą chcieli wygrać. To u nas tak naprawdę, tak jak w pierwszym meczu, konsekwencja do końca, bo przegrywaliśmy to spotkanie, ale udało się na szczęście wygrać za sprawą właśnie między innymi Mariusza Nawrota, Patryka Maślanki czy innych chłopaków, których naprawdę zostawili serducho na boisko. 3 mecze, 6 punktów. Przed startem sezonu wziąłbyś ten wynik w ciemno, czy czujecie lekkie rozczarowanie? Szczerze to czujemy rozczarowanie. Liczyliśmy, że po pierwszych 3 meczach będzie 9 punktów i tak naprawdę celowaliśmy w podium, no i dalej celujemy. Jak oceniasz poziom tej ligi? Myśleliście, że będzie wyższy, niższy? No, jak oceniasz poziom organizacyjny tych rozgrywek, bo jesteście zimowym debiutantem? Tak, ostatni raz graliśmy w 2014 roku i nie ukrywam, że poziom był troszkę niższy. No teraz drużyny naprawdę pokazują na boisku, że jak się odpuści jednego gościa, no to po prostu wjeżdża z piłką do bramki. Skąd pomysł na to, żeby wrócić do rozgrywek Biznes Ligi i od razu czym zajmuje się wasza firma? Nasza firma zajmuje się sprzedażą systemów zabezpieczeń, monitoringu i właśnie wraz z firmą Dahua, której jesteśmy dystrybutorem, postanowiliśmy wrócić. Akurat w tym momencie udało się tak, że wszystkie chłopaki są od nas z firmy, więc codziennie o tym rozmawiamy. Myślę, że to, że co tydzień graliśmy między sobą gierki, to nas nakręciło na to, żeby wrócić do Biznes Ligi. Mówisz o gierkach, macie jakichś doświadczonych zawodników z dużych boisk, z innych drużyn w swoim składzie, czy to taki debiutancki projekt? Nie, mamy paru gości, którzy grają gdzieś tam w klubach. Są dwaj kontuzjowani, Krystian Nawrot i Robert Dziółko, którzy do nas wrócą pewnie za jakieś parę miesięcy. No jest Mariusz Nawrot, jest Patryk Maślanka, który gdzieś tam w Klepardii gra. No dodatkowo, tak jak mówię, co tydzień sobie graliśmy, więc każdy jakieś tam pojęcie ma. Mówisz, że żyjecie tymi rozgrywkami w firmie. Godzinę temu rozmawiałem z drużyną Ochrona Domu i stawiają się na taki ważny mecz derbowy. Czy jest jakieś specjalne przygotowanie, jakieś większe emocje przed tym pojedynkiem? Bo im idzie troszeczkę gorzej, mają teraz chyba 3 punkty. Tak, już patrzyłem, z nimi gramy w styczniu. To jest nasza konkurencja, więc taki szczególny mecz. No i liczymy na to, że wygramy. Jaki jest cel drużyny na ten sezon? Awans, medale? Co was tak naprawdę będzie cieszyć najbardziej? Myślę, że cieszyć nas będzie dobra zabawa, ale fajnie było, jakbyśmy stanęli na pudle.